Manolo Lim, I'm professional fighter. I'm ready to fight. I wanna win. A on ja na mnie patrzy. On patrzy w kamerę i patrzy na niego. Wszyscy do tego patrzą jak na debila. Panowie, witam was w naszym studiu w sektorze P. Miło, że wpadliście. No to już jest miło. Mam nadzieję, że pytania będą dobre, że jak będziemy wychodzić, też będzie miło. No też mam taką nadzieję, natomiast chcę na sam start was zapytać o to, o wasze życie, które jest związane ze sportami walki, głównie z brazylijskim jiu-jitsu. Skąd u was taka wola walki i ten sport akurat, który idzie z wami już przez całe życie tak naprawdę? Tak naprawdę, jeżeli mogę zacząć, bo jestem starszy, nie? To moje życie nie jest związane z brazylijskim jiu-jitsu, tylko z judo i tak naprawdę to brazylijskie jiu-jitsu jest jakby kontynuacją judo, bo w pewnym momencie swojego życia złapałem na Pucharze Świata kontuzję i wydawało mi się, że już dalej nie będę w stanie walczyć, ale właśnie odkryłem brazylijskie jiu-jitsu i mówię, jakby wiesz, to mimo wszystko to były jakieś nowe rzeczy, zakochałem w tym się na maksa i tak właśnie w moim życiu pojawiło się brazylijskie jiu-jitsu, które tak jak już wcześniej wspomniałem, to jest kontynuacja tego, co zacząłem w 76 roku, 1976 i kawał czasu. Kawał czasu i dalej to trwa. Nie? I za tą decyzją też poszły ogromne sukcesy, między innymi ten czarny pas, który był pierwszym czarnym pasem w Europie Wschodniej. Wiesz co, powiem ci szczerze, czarny pas, jasne, że to jest mega sukces, bo zapisałem się w historii, ale cieszę się, że ten czarny pas dostałem od gościa, którego naprawdę mega szanuję, który jest moim idolem, wzorem do naśladowania, od mojego mistrza Giorgio Macaco Patino. Słuchaj, nie wiem jakby było, jakbym od kogoś innego dostał, ale naprawdę będąc sam pierwszy raz wiedziałem, ile on wymaga od ludzi, jak to wszystko wygląda, jak będąc pierwszy raz w Brazylii stałem jako ostatni w linii, a później przyjeżdżałem tam i prowadziłem seminaria i to jest, myślę, najważniejsze. Czarny pas, to jest tylko wiesz. Ta droga najbardziej smakuje niż sam ten czarny pas? Ja uważam, im jestem starszy, tym uważam, że nie medale, nie właśnie pasy, a ta droga to jest takie wiesz, taka esencja tego wszystkiego, co robiłem w życiu ogólnym, nie? Bo to nie chodzi tylko o sport. Tak, bo tą drogą też zarażacie. Maciej, to też było tak, że starszy brat cię pociągnął do tych sztuk walki, do brazylijskiego jiu-jitsu, że jesteś dzisiaj też w tym sporcie? Znaczy tak naprawdę ja nie miałem wyboru, ale to nie dlatego, że ktoś się mnie pytał, bo pytali się mnie, tylko chodzi o to, że Mariusz i nasz brat Mirek trenowali jak ja już się urodziłem tak naprawdę i oni zabierali mnie ze sobą na treningi, ja dzieciństwo spędziłem na torze kolarskim tutaj na naszej sali judo, więc wychowywałem się tak naprawdę na sali, wychowywałem się na zawodach, na obozach, więc jak ja nawet nie pamiętam swojego pierwszego treningu, bo to gdzieś tam tak płynnie wszystko przebiegało, więc pierw trener pozwolił mi pobiegać w kółko, potem już mogłem robić gimnastykę, aż w końcu wystartowałem na zawodach, więc ja mogę powiedzieć, że w 86 wystartowałem na zawodach i tak naprawdę dlatego mówię, że od tego momentu trenuję, chociaż tak naprawdę trenuję od urodzenia, bo brat gdzieś tam cały czas pilnował mnie, mieliśmy nasze turnieje u nas w pokoju, niekiedy ważniejsze to niż były pierwsze walki, tak, bo one, to najważniejsze pasy. Z perspektywy czasu może one były najbardziej znaczące, te kiedy rywalizowałem z nim niż później gdzieś tam na matach w Brazylii. A wiesz, on rywalizował ze mną, bo 11 lat młodszy, wiesz, ja 16 lat, a on 5, nie? To wiesz, jak to była. Ale był idealnym aktorem, bo ja naprawdę bardzo długo wierzyłem, że ja niektóre te walki wygrałem i nosiłem w sercu zwycięstwa, aż któregoś razu i zostawał mistrzo bramy, nie? Wtedy było mistrzostwo bramy, nie? Mistrzostwo bramy, tak. To było wtedy troszeczkę inna jeszcze rzeczywistość, natomiast dzisiaj wy tą pasją też zarażacie swoich podopiecznych, bo dzisiaj macie szkołę. Dajecie im wygrywać, czy jednak to jest taki mocny trening, który też przygotowuje do życia? Bo o tym życiu waszym też będę chciał porozmawiać. Natomiast ta pierwsza sprawa, wasza szkoła to jest kontynuacja waszej pasji? Jeżeli chodzi o mnie, to jest naprawdę w 100% moja pasja. Wiadomo, że w tej chwili to też jest mój zawód, też zarabiam tam pieniążki, ale nie byłoby tego, gdyby nie pasja. Tak naprawdę w ogóle się nigdy nie znudziłem. Jaram się każdym treningiem, nawet jaram się tym, jak mi coś wychodzi, zwłaszcza, że wiesz, no, większość moich zawodników mogło być moimi dzieciakami i
jest naprawdę, to jest kapitalna dalej przygoda, tak jak mówię, droga, którą sobie kroczę i jestem szczęśliwy. Nie? Tu padło takie też pytanie, czy dajemy im wygrywać. Powiem ci, że ja doskonale pamiętam, kiedy udało mi się pierwszy raz tak naprawdę już wygrać z moim bratem. Pamiętam, jakie to były uczucia i zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że nigdy nie dam im nawet zdobyć jednego punktu, że jak oni... Ale tobie brat dawał. Ale jakby miał 5 lat. A później już nie. Myślę, że najgorsze walki tak naprawdę stoczyliśmy ze sobą. I mówię im, że jak zdobędą punkt, żeby nawet sobie w głowie nie myśleli, czy ten punkt jest dany, czy nie, bo ja nigdy nie dam. Ale to właśnie ze względu na szacunek też do nich, żeby oni po prostu wiedzieli, tak, udało mi się. Powiem, że dla wielu z nich gdzieś tam jestem jakimś celem, etapem, co prawda coraz starszy i słabszy też, ale też ja dzięki temu im uciekam. Oni muszą mnie godzić, nie? To jest taki chyba też teraz metafora przykład, życia. Teraz najtrudniejsze walki, wbrew pozorom, toczę z Mariusza synem i no i kurde, goni. Czyli kolejne pokolenie też przyjmuje tą zajawkę, tą pasję. A taka ciekawa historia, prócz tamtego przegranej. Słuchaj, ja jak wtedy przegrałem nie na macie, zrobiłem sobie tygodniowy kamp przygotowawczy z takim innym zawodnikiem, żeby on nie wiedział, pod niego się szykowałem jak na zawody, żeby na następnym treningu mu dokopać. Dostałem na ten treningu, znowu mnie rzucił. Ciągnąłem dalej, wyciągnąłem go wtedy, jak był zmęczony, tak strasznie zmęczony. Musiałem pracować. Mówię do niego, chodź, pójdziemy na chwilę, porobimy sobie technikę, nie? Bo to było tak, że musiałem pracować w nocy i po nocy do niego dzwonił, mówię, ty, słuchaj, dzisiaj nie zrobię treningu. Mówi, chodź, oni będą trenować, my z boku zrobimy technikę luźną. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że 2 tygodnie, że dobra, pójdę. I rzeczywiście luźniutki trening, zrobiliśmy taki luźno tą technikę, robiliśmy na koniec, to co, 5 minut walki? Ja dalej zapomniałem o tym, że jest nasza rywalizacja. Co mówię, dobra, 5 minut i tak. Ale ta rywalizacja często nakręca w ogóle do tego, żeby zrobić kolejny krok, prawda? A tym bardziej jak pomiędzy braćmi to... Nie, ale nie wiesz. Twoim między nami nie było jakiejś takiej rywalizacji, ale naprawdę na macie nigdy sobie nie odpuszczaliśmy. Jak już robimy trening i walczymy, no to jest walka. Nie jest tak, że ja muszę powiedzieć, na ludzie, nie? Jako ten młodszy zawsze gdzieś tam w nim miałem wzór i pamiętam, że jak byłem powoływany na kadrę w judo, a tam strasznie dużo się biega, ja nienawidzę biegać i byłem tam zmuszany do tego i jak musiałem wykręcić jakiś czas, to nic mnie tak nie mobilizowało, jak wyobrażenie tego, że on biegnie za mną i ja muszę go wyprzedzić. I zawsze sobie wyobrażałem, że on biegnie za mną, a ja muszę go wyprzedzić. I to gdzieś dawało mi kropa. Więc on może nie, ja zawsze go gdzieś tam ścigałem. Tylko z drugiej strony trudno, żebym, wiesz, ja jego ścigał, jak wiesz, 11 lat młodszy i to z jednej strony brat, a z drugiej strony taki bardziej już wychowawca, no bo porównajmy, okej, 11 i 0, jak się urodził, to tak nie robi różnicy, ale już na przykład 21 i 10, to on był dzieciakiem, a był dorosłym człowiekiem, nie? Jasne, że tak. Także wiesz, to muszę was zapytać w takim razie, jak wygląda dzisiaj wasza rzeczywistość, bo szkoła, to co robicie sportowo, to też się wpisuje w to normalne, codzienne życie, czyli też etap zarabiania pieniędzy, łączenia profesjonalnego sportu z biznesem. Wiem, że Mariusz też prowadzisz biznes z żoną. Maciej, zupełnie inna droga stand-upera. Możecie przybliżyć, jak wasza rzeczywistość wygląda, która nie jest łatwa, no bo dalej jesteście też czynnymi sportowcami, a możecie to łączyć też z innymi obowiązkami. Wiesz, no każdy mówi, że jego życie jest ciężkie, ale czy jest łatwe? Tak naprawdę, wiesz, z jednej strony ktoś powie, kurde, ty masz ciężko, musisz trenować, coś trzeba robić, zajęcia. A z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam siebie siedzącego jako księgowy, bo myślę, że by to bardziej mnie zmęczyło niż ten wysiłek fizyczny i być może to jest odwrotne. No słuchaj, każdy musi tą swoją drogę jakoś przejść i wyciągnąć, moim zdaniem, jak najwięcej pozytywów z tego. I tak się dzieje u mnie, wiesz, to co trzeba zrobić, to robię, ale tak naprawdę ciągle jestem związany ze sportem. Mówisz, że prowadzę zajęcia, znaczy biznes z moją żoną, ale to też prowadzę i kobiety, i facetów, którzy przychodzą do mnie na treningi. Słuchaj, ja się mega jaram tym, jak oni robią postępy, jak coraz lepiej wyglądają, bo tam o to chodzi, żeby lepiej wyglądać. Kapitalna sprawa, później idę, po tym wszystkim idę na matę i wiesz, i patrzę na przykład na faceta, który zaczął u mnie ćwiczyć, jak miał 4 lata, a w tej chwili, tak jak wczoraj właśnie z Kasprem Rozakiem toczyłem walkę, w której w tej chwili podchodzi pod 17 lat i to była naprawdę zacięta walka. A ja go pamiętam, jak miał 4 lata i generalnie
było blisko, żebym przybijał mu peluchy. Czyli to jest fantastyczna czyli historia. To, sport, nie? To dalej, jest fantastyczna dalej wyznacza historia. Kierunek. No właśnie i naprawdę wiesz, takie zatacza koło i to wiesz, za chwilę ci chłopacy będą dalej to nieśli w świat. To ziarenko, które ja w nich zasieję, a które we mnie zasiał mój trener od judo Lech Morus, niestety już nie żyjący. I myślę, że to jest właśnie, bo tak mówię, taka droga, która będzie szła coraz dalej. I to jest fajne, nie? Rozwijamy się dzięki temu. Ale też tak naprawdę wraz z wiekiem, jak mamy coraz więcej jakichś tam obowiązków, to musimy też sobie wybrać, jakie rzeczy są dla nas ważne i na tym jakoś tam skupić się mocno. Czyli i... lista priorytetów też tutaj ma znaczenie. Na pewno. Kiedyś potrafiłem grać pół dnia na PlayStation, a teraz moje PlayStation niestety się kurzy i z czystym sumieniem mogę odłożyć zakup piątki w czasie, powiem, że i tak bym go nie odpalił przez najbliższe miesiące. Ale jak zadać ci pytanie, ale dla ciebie no, też masz priorytety, to nie jest tak, że słuchaj, no, tylko nie właśnie... można być lekko duchami, bo jak będziesz wiesz, z dnia na dzień, to jest fajne, ale wiesz, jak masz lat 20, nie? Jak w moim przypadku 52, słuchaj. Tylko okaże się, wiesz, że jutro mnie nie będzie, mówię, spierdzieliłem te ostatnie 5 dni życia, nie 3-2 dni życia. Także lepiej jednak to wykorzystać. Tylko nie? Cudowne jest to, że ten sport wyznacza ten kierunek i to tym sport cały czas wyznacza drogę. Muszę ciebie, Maciej, zapytać, jaki w takim razie wpływ na twoją osobę ma pani Marta Linkiewicz, no bo to jest dosyć ciekawa historia, jak można w Google'ach łatwo się pomylić. Tak naprawdę to raz to Google, a drugi raz to po prostu chodziło o to, że byłem zapowiadany przez inną stand-uperkę Magdę Kubicką i to ona jako pierwsza pomyliła moje nazwisko z... Martą Linkiewicz i wtedy sprawdziłem w Google'ach, czy idzie się pomylić i poszło, więc tak naprawdę cały ten mój bit, bo tak to się profesjonalnie nazywa, wyszedł właśnie z tej pierwszej pomyłki i z tego wszystkiego. A skąd pomysł na to, żeby robić dzisiaj, tworzyć karierę w stand-upie? No to wyszło troszeczkę przypadkowo po moich dwóch przyjaciół, Jakub Ćwiek i Michał Połowski. Pierwszy jest pisarzem, drugi jest byłym kabareciarzem, teraz stand-uperem. Postanowiło, że zrobią stand-up. Chcieli robić stand-up kontrowersyjny, w którym będą mogli mówić o wszystkim i troszeczkę się w to? Nie, oni się troszeczkę bali publiki i stwierdzili, jasne, że bardzo ważne dla nich byłoby skończyć występ, żeby publika nigdy im nie przerwała w trakcie. No i te rozmowy były zakrapiane alkoholem dosyć mocno i pamiętam, że o 3 w nocy zadzwonili do mnie i spytali się, czy nie jeździłbym z nimi i nie ochraniał ich. A ja myślałem, że to są po prostu takie ich pijackie jakieś tam pomysły. Więc powiedziałem, dobra, słuchajcie, o co chodzi w tym stand-upie? Oni mówią, mikrofon i żarty. Ja mówię, dobra, ja całe życie gadałem na treningach, gadam w czasie walki, gadam. Jak dacie mi mikrofon, to będę z wami jeździł. I mówię, super, świetny pomysł. Tylko, że rano zadzwonili do mnie i mówili, słuchaj, znaleźliśmy open mic'a, czyli taki moment, kiedy jako pełny amator możesz sobie wejść na 6 minut, dostajesz mikrofon i robisz z nim co chcesz. Znaleźliśmy open mic'a w Krakowie, za miesiąc musimy być gotowi. Ja pamiętam, usiadłem na łóżku, odpaliłem komputer, sprawdziłem, czym jest stand-up, bo w ogóle tego nie oglądałem wcześniej. Obejrzałem 6-minutowy materiał Lotka, Autostrada i powiedziałem, to nie jest takie trudne, coś dam radę, nie? No i jak pierwszy raz pojawiłem się na scenie, to stwierdziłem, że to jest tak bardzo podobne do walki. A z drugiej strony, jak schodzisz, to nic cię nie boli, więc... Słuchaj, po pierwsze są emocje. Emocje są takie same. Każdy występ, pomimo że mówisz te same rzeczy z miasta do miasta, już mówisz te same rzeczy, to każdy jest inny, bo jest inna publika. Teoretycznie możemy powiedzieć dla kogoś, kto nie zna się na sportach walki, albo nie wiem, każdy mecz piłkarski jest taki sam. Wychodzi 11 piłkarzy, oni grają, kopią piłkę, jest bramkarz, obrona, pomoc, napastnicy i teoretycznie za każdym razem robisz to samo. Jak jesteś skrzydłowym, to masz biegać po tej linii w tą i z powrotem, robić wrzutkę i każdy rzut rożny też powinien wyglądać tak samo, bo jest przećwiczony i tak samo jest w stand-upie, tak samo jest w walce. Wychodzisz, wiesz co masz dobre. Myślę, że na naszym poziomie znajomości brazylijskiego jiu-jitsu to często w pierwszych minutach możemy stwierdzić, czy ta walka jest do wygrania, czy nie. Czyli to już jest pewnego rodzaju schemat. Schemat. I we wszystkim jest schemat. Więc tak samo jest w stand-upie. Wychodzisz, teoretycznie mówisz to samo, ale masz różną publikę, oni mogą ci różne rzeczy powiedzieć, nie powiedzieć, musisz improwizować, szybko odbijać. Czyli to jest pierwsze. Szybkość reakcji też jest. Szybkość reakcji. No i dalej trzeba się tak samo przygotowywać.
Są też światła, tak jak są walk MMA. Ja wychodzę zawsze, staram się wychodzić zawsze do muzyki, więc tych podobieństw jest kilka, tylko nic nie boli po wszystkim. No właśnie, bo to tak wyczuwam to, że potrzebujesz też pewnego rodzaju rywalizacji, ale też uwagi publiczności, reakcji z publicznością, tej krwi, która jest też na, podczas walki. Na pewno i w ogóle interakcja z publicznością. To jest to, co najbardziej lubię w tym rodzaju sztuki. A wiesz, taka fajna historia, bo będąc w Szkocji na seminarium, Maciek powiedział sobie, otwieram swoją scenę, fajnie by było, żebyś ty też wystąpił. A ty byłeś w Szkocji, ja byłem w Polsce. No on był swój. Kurde, no nie ma braku, no nie ma problemu, nie? I słuchaj, no jadąc, lecąc samolotem, przygotowywałem sobie swój program, który, co tam mam powiedzieć, wiesz, a od razu po przylocie, od razu miałem bezpośrednio, tam nawet opóźnienie mogło być, miałem od razu jechać właśnie do niego na scenę i wystąpić. Słuchaj, wiesz, jak mówiłem sobie cichutko, wiesz, tak w głowie, w myślach, to nie wychodziło, bo... I zacząłem do siebie gadać w samolocie, wiesz, to ludzie na mnie patrzyli, nie? Rozebrane krótkie rękawki, bo to było na tatuaże i ciągle gadam do siebie, jeszcze gestykuluję. Myślę, że naprawdę oni to dopiero mieli cenę, tylko nie widzieli, czy terrorysta się odwaliło mu naprawdę, wiesz. A patrząc na mnie, mogło być różnie. Nie? Ale fajne emocje. Mega, mega, mega sprawa, tylko że ja mówię, jeżeli chodzi o mnie, to była tylko fajna, fajna zajawka. Nie przygoda, tego, przygoda. Tak, tak. Jeszcze raz tutaj wystąpiłem razem. Na moich urodzinach. Na właśnie zrobiłem prezent urodzinowy i razem z córką wystąpiliśmy. No ale ona wtedy naprawdę zrobiła taki stand-up, że wygrała, bo zrobiliśmy sobie taką wewnętrzną rywalizację, ale ona była zwycięzcą. Mimo że coś tam mi się udało, ale ona kapitanie to powiedziała. Wyczułam jeszcze kierunek waszej roastów, to może być też dobry motyw, żebyście to kontynuowali, aby zrobić tego roastu. Znaczy publicznie bałbym się zroastować brata, mógłby nie potem. Ja nie trawię tego i słuchaj, naprawdę kiedyś sobie powiedziałem, że nikt nie będzie bezkarnie obrażał, a... Nie. A to nie dla mnie, ja powiem ci szczerze, nie. No, bezkarniki nie mogli mi obrazić. Ale za to lubię sobie czasem z niego pożartować i byliśmy parę razy w takich sytuacjach, że na przykład jechaliśmy w bucie. Ja sobie z niego żartowałem i powiedzmy, ja siedziałem tu siedział nasz kolega, tam siedzi Mariusz, ja sobie z niego żartuję, ten kolega w środku mi proszę cię, przestań już z niego żartować, on zaraz mi coś zrobi. Może się skończyć walką. Tak, może się skończyć walką. Był mi między nami, więc... To panowie, wracając właśnie jeszcze do tej walki, jesteście aktywnymi sportowcami, jakie wy macie plany dzisiaj, jakie jeszcze etapy przed sobą, żeby te osiągnięcia sportowe... Może najpierw niech Maciek tym razem później, ja. Znaczy za dwa tygodnie startujemy na Mistrzostwach Niemiec organizacji NAGA, czyli North American Grappling Association, patrzę, kładę to powiedziałem. Tak, a ja powiem ci szczerze, ja byłem naprawdę mega poważnie chory, zaczęło się naprawdę niewinnie, bo po Mistrzostwach Europy, na których zdobyłem drugie miejsce, poszedłem na czyszczenie kolana, nie chcę się rozwijać, naprawdę skończyło się fatalnie, jak się tam zakażeniem. Ciągnęło to się bardzo, bardzo długo i tak naprawdę pyta się, czy sport jest ważny, nie? Mhm. W tamtym momencie, żeby wiesz, no ból, kurde i masakra ogólnie. I cały czas sobie wyobrażałem zawody, w których wystąpię. Mhm. No i właśnie zaszłem te zawody. Co będzie dalej, zobaczymy. Znaczy, tak naprawdę dla mnie liczy się, wiesz, mam w tej chwili sztuczne kolana, nikt mi nie powiedział, że... Bo wiesz, pierwszą rzeczą, jaką usłyszałem, nie od mojego lekarza, który mnie uratował, tak naprawdę pozdrawiam, Sebastian Kuras, jesteś naprawdę bohaterem. Tylko od jego przełożonego, który mi powiedział, wie pan, że to już jest koniec ze sportem. Wiesz, nie chciałem się z nim wtedy kłócić. Tak, wiem. A pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, jak wstałem, nie? Bo to już pierwszy raz bez kur, bo tak co dwa lata o kulach chodziłem, to zrobiłem wiesz jeszcze z tymi wszystkimi drenami i zrobiłem warkę się i mówię, o kurde, nie? Znaczy powiedziałem gorzej, nie? O kurde, chyba nie dobrze, nie? No. Czyli to jest jedno. Także wiesz, dla mnie teraz zawodów na zawody. Jeżeli uda mi się więcej, ale myślę o tych, jeżeli zrobię te i fajnie będzie, to już jest dla mnie mega sukces, że udało mi się wrócić. Jeżeli będzie można podróżować, ja bym chciał jeszcze wystartować w Lizbonie w styczniu, na Mistrzostwach Europy. Bo po złotym medalu w 2017 bodajże dwa kolejne turnieje przegrałem i gdzieś tam mi to leży na sercu, więc chcę pojechać zdobyć medal. Jak zdobędę medal, to już tam nie będę więcej startował.
i bardzo chciałbym wystartować. I ale ja nigdy nie przegrałem, tak no jest. Także... Dlatego chciałem cię wyciągnąć jeszcze i żebyśmy wystartowali na Mistrzostwach Świata w Las Vegas w Stanach. Ale to też, no to trzeba zbierać pieniądze, wizy, teraz wizy i restrykcje COVID-owe, także to... Więc na razie Mistrzostwa Niemiec za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, a później będzie dalej. Na pewno ja, na pewno nie zrezygnuję. Jak ja nie zrezygnuję, to jemu będzie głupio i też będzie jeździł za mną, nie? Jeżeli przez 36 lat razem jeździmy, to jak mógłbym go puścić. Nie wiem, czy sobie poradzić z językiem. No właśnie, no właśnie. Mimo już gadam po angielsku, no, ale... gdzieś zabłądzisz. Nie, no tak, nie mogę, muszę go pilnować. Zgubisz paszport albo kartę kredytową. Albo kartę kredytową. Dwa tygodnie w Stanach, on trzeciego dnia gubi kartę kredytową. Jesteśmy i co on robi bez sosu, i tylko na moje jesteśmy, no, więc no, nie mogę go puścić. Zaczęliśmy robić seminaria, słuchaj. I naprawdę zrobiliśmy w seminariach. Ja miałem swoją, ale nie mieliśmy tam dużych możliwości na moje. Daliśmy radę. Daliśmy radę. Ale my mamy, wola walki. Mamy za sobą pobyt w Stanach, który jest bardzo zabawny i o niego kiedyś będę musiał opisać. Tak. Byliśmy w ciężkiej sytuacji finansowej, ale nasz trener z Brazylii otwierał szkołę w Nowym Jorku, w Newarku właściwie. Zadzwonił, powiedział, słuchajcie, nie mam zawodników, a szykuje się gala MMA. Mam przeciwnika dla Maćka, przyleciał, mówię, Mariusz, za dwa miesiące, mówię, Mariusz, nie mam teraz na życie. Tam ledwo miesiąc, nie ma szans. Mówić spokojnie, zacznij trenować do tej walki, ja ogarnę pieniądze. No i rzeczywiście pierw pojechaliśmy zrobić wizę do Stanów. Do Warszawy, nie? Do Warszawy, ale no, dostaliśmy, więc pierwszy etap. Drugi uzbierał tam od sponsorów na lot samolotem. Super, mamy bilety koniec z powrotem, więc ja trenuję, szykuję się, no i wsiadamy do tego samolotu. Ale dlaczego? Bo ja też się szykuję, bo mieliśmy startować ty walka, a potem jeszcze miesiąc później zahaczyliśmy sobie Mistrzostwa Świata. No i więc mamy na wpisowe, na wszystko jest opłacone, no i wsiadamy do tego samolotu, miesiąc czasu tam mamy spędzić. Mówię do niego, to ile mamy pieniędzy? Mówi tak, $200. Ja mówię, jak $200? Hotel cokolwiek. Kapitana sprawa. Da się za $200 wyżyć? Da, ale wrócisz wtedy ze Staną z Anemią. Ja wrócę z Anemią, nie? Ja... I dzięki Bogu Makako nam pozwolił mieszkać na sali. Nie? Tak, spaliśmy na sali. Fajnie podkryliśmy promocję na tuńczyka. To było tak, że jedna puszka kosztowała dolara, dwie kosztowały 2, 3, 4, ale za 5 puszek płaciłeś też dolara, więc nakupowaliśmy tuńczyka, nakupowaliśmy parówek, kukurydzy i tak robiliśmy taką sałatkę. Panowie, więc ja do tej pory nie jem tuńczyka. To jest rzeczywistość wielu sportowców? Myślę, że... Nie wiem, czy wielu, na pewno nasza. Wiesz, mieliśmy... Słuchaj, były sytuacje, że naprawdę jechaliśmy, mieliśmy fajnych sponsorów, jechaliśmy i było na bogato, ale kurde, ale wiele razy, wiesz, spaliśmy na materacu zgniłym przy toalecie, także wiesz, i to miesiąc, nie, następny, także... Ale tak naprawdę spędzasz cały dzień na sali, to co za rycerze chodzi. I fajna przygoda, słuchaj, taka przygoda, że to co mam w głowie, to wiesz, to i teraz zapomnisz, że... Chyba, że dostanę Alzheimera, nie? To stracę. I tak, najpierw zapomnisz, jak się nazywają dzieci, żona i wszyscy. Ale historia jest Brazylia, tu mówisz, będzie dobrze. Panowie, no nic nie pozostaje, nic innego, jak życzyć wam właśnie tych wyjazdów i tego, żeby walczyć cały czas i żeby tych wspomnień jeszcze było dużo. Dla mnie osobiście olbrzymia inspiracja do tego, żeby z taką wolą walki podchodzić do swoich zadań. Ale do wszystkich, tak naprawdę do wszystkich. Bo wiesz, to nie chodzi tylko w życiu, nie chodzi o sport, sportowce. Tak naprawdę ja zawsze powtarzam, jak jesteś kurczę modelarzem, to nie może być nazywać się modelarzem, bo robisz sobie samolociki z papierów, bo wtedy nie jesteś żadnym modelarzem, nie? Jak jesteś modelarzem, to się skup na tym, staraj się, nie mówię, że musi być najlepszy, ale staraj się. Ale staraj się być najlepszy. Staraj się, kurde, cokolwiek robisz, to wiesz, bo tak naprawdę... to staraj się to robić, nie? A wy dążycie w swoich dziedzinach, żeby być najlepszym, jeżeli chodzi na przykład o stand-up, czy o inne rzeczy typu szkoła? Ja staram się, żeby naprawdę doskonalić siebie, ale nie tylko pod względem sportowym, naprawdę, żeby na przykład żeby mniej się denerwować, żeby być lepszym człowiekiem, żeby, mówię, jakąś ścieżką taką... Dużo czytamy książek, naprawdę. Jak byłem chory, coraz bardziej odkryłem Boga, ale to nie ma nic wspólnego z Kościołem, naprawdę, żeby tego nie miksować. Po prostu być coraz lepszym człowiekiem. To jest fajne. Praca nad sobą. A praca nad sobą jest w każdej dziedzinie taka sama. W każdej dziedzinie taka teraz sama. Mam widzę i aktorów, moje dzieci kształcą się muzycznie, więc widzę bardzo dużo podobieństw w muzyce i w sporcie. To wszystko jest takie same. Po prostu trzeba każdego dnia nad sobą pracować. Bo z drugiej strony to, co powiedział
Nie wiem, czy to nagrywaliśmy, czy przed programem. Jutro może nas nie być tak naprawdę. I to niezależnie od wieku. I co, jak potrąci cię samochód, będziesz leżał na tej ulicy, powiesz, mogłem wczoraj zrobić coś lepszego. Macie, dlatego nie można swoich idoli Cristiano Ronaldo wyobrażać. Nie można. Nie byś swoich słów nie odwrócił. Tak, to jednego prawda. Dnia miał być w Manchester City, obrażałeś go, a bliżej musiałeś go przeprosić, bo jednak się wylądował w United, więc muszę cię pociągnąć tutaj za słowo, że nie można tak robić. Nie a słuchaj, ja wracając a propos do samodoskonalenia, wiesz, jeszcze troszeczkę wywiadów w swoim życiu nie ja udzielałem, tak? I powiem ci, w swoim przypadku, fajnie, że zadawałeś pytania nieoczywiste. A naprawdę większość wywiadów to wygląda w ten sposób, że zadają takie sztampowe pytania, które w tym momencie nudzi się, żeby odpowiadać. Bo tak naprawdę to same pytania, jak wejdziesz w jakiś wywiad, czy drukowany, czy mówiony po walce, to są te same pytania, jak się zaczęło brazylijskie jiu-jitsu, dlaczego, gdzie trenujesz, baną, nie? Fajnie to było, fajnie się bawię. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję, bo chciałbym też zarazić osoby, które oglądają Sektor P, do tego, żeby też pracowały nad sobą, żeby się inspirowały, a według mnie jesteście niewątpliwie inspiracją do tego, proszę, żeby naprawdę, pracować nad naprawdę sobą. Dobra intencja, trzeba nad sobą pracować. Nie chcę nikogo obrazić, być może zabrzmi to troszeczkę tak wulgarnie. Tak jest moje powiedzenie, no nie możemy być fabryką gówna, nie? Mhm. I żeby tylko jeść i iść do toalety. Trzeba coś po to się urodziliśmy, żeby każdy do czegoś się urodził. Fajnie odkryć to, do czego się urodziliśmy i to robić. Świetna puenta do tego, żeby zachęcić do tego, żeby pracować nad sobą, mieć cel w życiu większy. Ja uważam, że tym celem z wniosków z dzisiejszej rozmowy jest to, żeby kierować się pracą nad sobą, kierunku, w którym chcemy się obracać, w którym chcemy iść. I do tego kierować się pasją. I starać się być takim dobrym człowiekiem, nie? Dziękuję wam panowie bardzo serdecznie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki.